Siema wszystkim. Moi drodzy, jak widzicie, dzisiaj nadajemy z troszkę innego miejsca niż moje biurko w pokoju. Mianowicie jesteśmy w takim małym terraregale, a raczej przy nim, konkretnie w mieszkaniu u Emilii. No i słuchajcie, tutaj widzimy z tyłu główne terraria. Co my tutaj mamy? Tu jest awikularia. Tu jest samica Caribena wersji Color, tutaj jest Chromka, a tutaj jest Gramostola rosea Red i one sobie żyją. I Emila, słuchajcie, zapragnęła mieć więcej pająków i w związku z tym zostały zakupione trzy. To są te. I to, słuchajcie, są trzy brachy pelmy. Generalnie dwie są L3, jedna jest L4, ale w zasadzie różnica w wielkości jest dość kolosalna, więc albo L4 jest trochę większa, albo L3 są trochę mniejsze, na takiej zasadzie. No i pewnie Was bardzo interesuje, co to za pająki tu są i co my dzisiaj będziemy robić. No więc, moi drodzy, wszystko po kolei. Generalnie mamy trzy fajne, ładne, małe tuby i do nich po prostu wrzucimy te pająki, które są na tubach. Oczywiście zaaranżujemy troszkę. Mamy tutaj troszkę ścinków korkowych, troszkę mchu i w zasadzie nic więcej im do szczęścia nie będzie potrzebne. Mamy tutaj, słuchajcie, od lewej. Tutaj jest L4, brachypelma albo pilosum nicaragua. Generalnie to, nie wiem czy kojarzycie tą odmianę, która w zasadzie jest odmiana, no bo ta brachypelma żyje w Nikaragule, chyba tak, i ona się bardzo cechuje tym, że jest po prostu tak bardzo, bardzo, bardzo kędzierzawa. Ja niestety nigdy nie miałem tego pajączka u siebie w hodowli, więc nie mam zdjęć, natomiast postaram się gdzieś podkraść z internetu, z Google Grafika, no i w tym momencie Wam się wyświetli na ekranie w zasadzie, jak wygląda dorosły pająk brachypelma albo pilosum nicaragua. Więc wygląda, jak widzicie, całkiem nieźle, zważając, że to jest zwykły kędziorek, czyli potocznie najłagodniejszy ptasznik na ziemi. I on, słuchajcie, jest tutaj, to jest L4, podobno. Oczywiście papiery są, ale papierów nie pokazujemy, bo tam są nasze dane. Tutaj, słuchajcie, jest brachypelma Emilia w stadium L3, czyli taki jest maluszek, ale jednak w sumie nie taki mały, jakby się mogło wydawać. A tutaj mamy brachypelma albiceps, czyli taki fajny, dość głównie dominujący w ciemny czarny, może to coś tam brązowy wchodzi, odcień, a karapax jest taki fajnie kremowo-jasny, tak bym powiedział. Chyba że się mylę, ale mam nadzieję, że się nie mylę. Jak się mylę, to mi to wytknijcie. No i słuchajcie, dobra, co potrzebujemy? Na pewno potrzebujemy pensetę, oczywiście ona musi być. Dalej mamy trzy dosłownie symboliczne skrawki korka, pod którymi pająki najprawdopodobniej sobie zrobią norki, bo wiecie, że, a jeśli nie wiecie, to już będziecie wiedzieć, młode brachypelmy ogólnie lubią kopać i to jest jak... I to jest po prostu normalna rzecz, że młode brachypelmy kopią i się zachowują jak troszkę podziemne ptaszniki. W związku z tym one głównie sobie kopią jakąś jedną norkę i tam sobie mają swoją komorę i tam siedzą. Oczywiście wychodzą, ale głównie kopią w torfie. W związku z tym mamy fajne takie kawałeczki kory, oczywiście od bioter.pl. Tutaj nic się nie zmienia, zawsze tak jest, było i miejmy nadzieję będzie. No i dobra, słuchajcie, tak się składa, że myślę, że zaczniemy od największego. Generalnie, jeśli chodzi o zbliżenia, bo oczywiście takowe będą w tym filmie, to zrobimy już jak zwykle, jak wsadzę pająki, wtedy im po prostu tam wetknę obiektyw i zrobimy tak, jak ma być. Mam nadzieję, że będzie dobrze. No i słuchajcie, tak, zaczynamy od brachypelma albo pilosum nicaragua w stadium L4. Ona dostała, jak widzicie, no, taką dość większą tubę. Ona, myślę, spokojnie jej na 3 wilinki starczy, a jak już urośnie te 3 wilinki więcej, to będzie można kombinować inną tubę, bądź po prostu jakieś już fajne, małe terrarium ze szkła. Oczywiście nie takie duże jak te, bo jak wiemy, pająki nie mogą być w za dużych, bo po prostu najzwyczajniej w świecie one mogą sobie wyjść do góry, spaść i sobie uszkodzić na przykład odwłok i umrzeć. I to jest fakt, słuchajcie. Trzymałem kiedyś samicę brachypelma albo pilosum właśnie w takim, no myślę, że mogło mieć 45 cm na wysokość w terrarium i ona, słuchajcie, pewnego dnia po prostu spadła z góry, jak sobie wędrowała i rozwaliła jej się odwłok, no i oczywiście umarła. W związku z tym staramy się dopasowywać w miarę wielkościowo te terraria pod pająki, bo to nie chodzi o to, że on będzie miał problem ze znalezieniem pokarmu, bo to oczywiście też w jakimś tam stopniu ma znaczenie, natomiast głównie chodzi o to, żeby pająk sobie nie zrobił krzywdy, jeśli gdzieś tam z czegoś spadnie. Przynajmniej tak jest z moich doświadczeń i obserwacji. Jak mają inni, to nie wiem.
No i dobra, słuchajcie, jest pierwsza tuba, jak widzicie, tutaj są igłą gorącą, może nie powiem, że są, jak powiedzieć, o, to są wytopione dziurki w plastiku, oczywiście są komplet u góry i tutaj dookoła nad poziomem torfu tuż również jest ta wentylacja, żeby, no, żeby powietrze po prostu wlatywało od środka i zostało wydmuchiwane górą. Tak to wygląda, w związku z tym nie pozostaje mi nic innego jak otworzyć tubę. I tak, którą by tutaj wsadzić? Może te dwie, te wyższe zostawimy sobie do tamtych, a tą niższą, szerszą damy tutaj. Tak chcesz czy nie? Tak jest ok? Dobra, słuchajcie, mamy aprobatę od strony właścicielki pająków. Ja wsadzam to jak najzwyczajniej w świecie w ten sposób. I dzięki temu, jeśli pająk będzie chciał sobie wykopać tam norkę pod spodem, to śmiało to zrobi. Natomiast jeśli będzie chciał siedzieć tutaj i też, wiecie, na pewno sobie to obrzucić torfem, również będzie miał taką możliwość, więc to jest spoko. Mech do detalingu będziemy za chwilę stosować, w związku z tym zróbmy tak ze wszystkimi. Dalej mamy brachy Pelma Emilia i mała tuba. Strasznie spoko są te małe tuby, bardzo mi się podobają. Szkoda, że pająki tak krótko w nich mogą siedzieć, bo jak dobrze mają, to szybko rosną. O, i te już tak walniemy pod skosem i dzięki temu pająk z racji swojej wielkości będzie miał fajnie, bo będzie mógł sobie nie dość, że chodzić po ziemi i kopać, to jeszcze jak będzie chciał, to sobie wyjdzie nawet na górę i też to będzie spoko. Mamy tak. No i ostatnia, trzecia tuba. Robimy identyk, czyli tak pod skosem trochę. O, i to jest bardzo spoko. Jak widzicie, całkiem fajnie to wygląda. No i dobra, słuchajcie, teraz bierzemy mech. To jest taki dziwny mech. Szkoda, że nie możecie powąchać. Pomachajcie sobie trochę. Generalnie pachnie to, bo to w ogóle nie był kupowany w bioter.pl mech, tylko gdzie indziej, także nie wiem w zasadzie. On jest śmieszny, ale z tego co widzę, to u wersji koloru już trzeci miesiąc jest ten mech i on raczej nie stracił koloru, może żywość, tak? Żywość koloru mu się troszkę zatraciła, natomiast ogólnie jest cały czas zielony. O, nie żywość, nasycenie. Jest mniej nasycona zieleń, ale wciąż zielony, więc nie jest źle. No i wrzucimy, wiecie, takie parę skrawków, niech te pająki mają. Chociaż to głównie nie dla pająków, tylko dla właściciela, żeby po prostu cieszyło oko, że jest tutaj taki, wiecie, mikrobiotopik. Aha, bo ja teraz zauważyłem, słuchajcie, że położyłem dyktafon przy świerszczach i może strasznie denerwować dźwięk. W związku z tym ja go przełożę tutaj, może będzie bezpieczniej. Albo w ogóle wypieprzmy stąd świerszcze, bo one rzeczywiście strasznie tutaj dają po uszach. No i dobra, pierwsze, słuchajcie, jest skończone. Bierzemy kolejne. W zasadzie bardzo mało roboty. Jak widzicie, bardzo niskim kosztem można takie pojemniki fajnie zaaranżować. Przynajmniej mi się to podoba. Nie wiem jak wam, możecie dać w komentarzu znać, czy wam się podoba, czy nie. Czy odpieprzam fuszerę i wam się nie podoba. No to trudno. To se róbcie, jak wam się podoba. No i... cóż, ja mam tutaj więcej wam mówić o tym mchu. Czy jest to mech prawdziwy? Nie wiem. Dziwnie pachnie. Mi się wydaje, że słuchajcie, to jest coś pokroju mchu do makiet. Jak kiedyś pamiętam, bawiłem się figurkami za młodu i byłem w sklepie właśnie modelarskim do makiet, to podobny mech był bardzo. I być może to jest to. No i tutaj widzę, są takie nawet zielone, w innym odcieniu kępki, ale tych zielonych nie chcemy, bo w sumie brzydko wyglądają. I wrzucimy tak. Aha, bo świerszcze poszły, to dyktafon może tutaj wrócić z powrotem. No i dobra, moi drodzy, w tym momencie bardzo wyrafinowana, obszerna aranżacja terrarium została zakończona sukcesem. Mamy fajnie trzy tuby, a tego nie będę ci zrzucał na ziemię tak jak u mnie. Zawsze robię. Dobra. W związku z tym wywalamy, słuchajcie, z kadru to, co jest niepotrzebne, czyli to. I zostaje nam... zostają nam trzy tuby. Całkiem fajnie wyglądają, musicie przyznać. Mi się podoba. Tobie się podoba też? Mhm. Widzicie, naprawdę tu jest nic tak naprawdę, a bardzo fajnie to wygląda. Mi się podoba. No i dobra, w tym momencie możemy zacząć przesiedlać pajączki, które są tutaj. Zaczniemy od brachy Pelma albiceps.
Masz jakieś preferencje, do której tuby chcesz skierować brachy, pelma, biceps? Obie są identyczne? Prawie, że? Tu chcesz mieć albiceps, tak? Dobra, w związku z tym, słuchajcie, tutaj wkładamy albiceps, tylko że my mamy tylko na pogładzie taką gigantyczną pęsetę. Bardzo bym nie chciał zrobić krzywdy temu pajączkowi. A może ja go pokażę na rękę, żebyście zobaczyli w skali w ogóle jakiejkolwiek. No nie chcę mu urwać nogi. O, patrzcie, mała braszka zasuwa. Czy wy ją widzicie? No mi aparat nawet nie wyostrzy. A czemu nie ostrzy? Szczerze mówiąc, to nie wiem. O, tu jest ona. Jest gigantyczna. Także zrobimy zaraz jej zbliżenie jakieś większe. No i słuchajcie, robimy hits. Ona się zgubi w tym pojemniku. Ok, pajączek sobie wlazł już tutaj i jest praktycznie niewidoczny. W związku z tym zamykamy i wrzucamy kolejnego. Niech to będzie zatem brachy pelma Emilia, również do małej tuby. I ona również jest praktycznie wygląda identycznie, bo te małe braszki to wszystko wygląda tak samo. Jak widzicie, ona jest tutaj, chociaż ta jest chyba troszkę większa, nie? Tak wygląda, w związku z tym też ją tutaj zgarniemy. No, siądźcie na tubie, o, to będzie fajnie zbliżenia robić. Również zamykamy. No i słuchajcie, zostaje ostatni. Już na te pańki, które tutaj prezentujemy, naprawdę gigant. I jest to oczywiście brachy pelma albo pilosum Nicaragua. Niestety ja na przykład nie mam pojęcia, czy w tym stadium możemy stwierdzić, czy ona rzeczywiście jest Nicaraguą, czy może ktoś nas nie zrobił w konia i nam nie sprzedał zwykłego gędziorka za cenę Nicaraguły, ale ten już jest taki. No wiecie co, musicie mi wybaczyć, ale tutaj akurat u Emilii nie ma dobrego oświetlenia, które by pozwoliło fajnie to wszystko zobrazować wam. W związku z tym musimy poradzić sobie z tym, co jest. Także no, ten już jest całkiem taki fajny. Więc tego tutaj dajemy. Aha, chcesz zobaczyć. Mhm. Tak wygląda. Fajny? Mhm. Cieszysz się? No to dobrze. I też go tutaj, słuchajcie, wrzucamy. No, hop. I również zamykamy. I tak naprawdę to jest tyle, co przewidzieliśmy na dzisiejszy odcinek. Ale oczywiście nie omieszkam wam stryknąć palcami i przeniesiemy się troszkę w skali odwzorowania i wejdziemy w prawdziwe zbliżenia rodem z... niech będzie z National Geographic. W związku z tym strzelam. Dobra, słuchajcie. Na pokładzie widzimy brachy pelma Emilia, stadium L3. W zasadzie brachy pelma, jaka to jest to druga? Zapomniałem, albiceps. Nie będę wam pokazywał, no bo wygląda identycznie, więc nie ma to kompletnie sensu. Jak widzicie, ręka mi się drży niebywale, tym bardziej, że muszę jeszcze mówić. Tak ona wygląda. Staram się teraz ostrzyć na oczy. Nie wiem, ile z tego wychodzi. Głębiej mamy karapax. No i oczywiście odwłok z kompletem włosków parzących, które tutaj u młodych brachy pelm bardzo fajnie widać. To jest ten placek czarny. To są właśnie włoski parzące. No i cóż tu więcej? Odnóża przednie, nogi, głaszczki, helicery. To co zawsze to jest. I tak to wygląda. W związku z tym przejdźmy jeszcze, moi drodzy, do brachy pelma albo pilosum. Zobaczmy, jak ten kędzior wygląda z bliska. Na pewno jesteście mega ciekawi. Zupełnie jak ja. Więc zróbmy to. Jest i nasza Nicaragua. Jak widzicie, ona już tutaj całkiem kędzierzawo wygląda. Tylko tak jak mówiłem, ja nie jestem w stanie kompletnie stwierdzić, czy tak wygląda zwykły kędzior w takim stadium, czy może już będzie widać, że to jest Nicaragua. Także nam pozostaje jedynie czekać na kolejne wylinki i wtedy się przekonać samemu. Ale już na pewno widać, że to kędziorek jest taki dość kędzierzawy. Jak sama nazwa jego wskazuje, Polska. Czyli ptasznik kędzierzawy. No i tak naprawdę tyle. Wy już doskonale wiecie po moich zbliżeniach, jak pająki z bliska wyglądają. Ło, ucieka, a ja tutaj mam bardzo ciężko. O, patrzcie, jak fajnie wygląda. Chce się gdzieś tam ukryć.
O, a tutaj widzimy, już to jest większe stadium tego, tej brachypelmy, w związku z tym te włoskie parzące już tak bardzo nie kontrastują na tle odwłoka, bo odwłok się robi po prostu ciemny i sam porasta włosami. W związku z tym nie ma takiej bardzo widocznej granicy, że te włoski parzące tu są, tak jak tam było w przypadku wcześniejszego pajączka. No i tyle, moi drodzy. To jest tyle. Jeśli Wam się podobało, to doskonale wiecie, co robić. Ja Was tylko zachęcam, żebyście zerknęli do linków pod filmem, bo tam jest wszystko od fanpage'a, po Instagram, po Patronite i koszulki. Oczywiście łapka w górę albo w dół wedle uznania i komentarz dla statystyk. Trzymajcie się, na razie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!